Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem będę chciała dla was zrobić recenzję pędzli Maestro. To jest ten zestaw z czerwonym trzonkiem, wersja taka podróżna, którą możecie po prostu spakować i możecie mieć fajny, udany wyjazd, jeżeli nie wyobrażacie sobie po prostu wyjazdu bez swoich pędzli. A Maestro oczywiście tutaj wyszło do klientów naprawdę z taką fajną propozycją, ponieważ proponuje nam dwie wersje tego zestawu. Jedną z etui, a drugą bez. Cena z tego zestawu z etui kosztuje około 140 zł na stronie Lady Makeup i właśnie na stronie producenta, czyli Maestro. I także jest wersja bez etui, która kosztuje 110 zł. Ja wybrałam tą wersję bez, ponieważ nie wyjeżdżam na tyle tak często, żeby po prostu ciągle brać swój zestaw pędzli w etui. Mam osłonki, więc po prostu pakuję do kosmetyczki w osłonkę. To też jest fajne rozwiązanie, nie wrzucajcie ich, jeżeli dostaniecie osłonki z jakichkolwiek pędzli, ponieważ ten zestaw wam przychodzi bez osłonek, one są po prostu zapakowane w foliki, no i tyle. I muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę fajny zestaw. Ja byłam bardzo zaskoczona tym zestawem, ponieważ myślałam, że pewnie nie wykonam tak precyzyjnego makijażu, jaki mogłam wykonać takimi normalnymi pędzlami pełnowymiarowymi, które tutaj też mam chyba parę właśnie pędzli z Maestro, ale o nich na razie nie będę mówić. Skupię się na tym zestawie. W skład tego zestawu wchodzi 7 pędzli, tutaj mamy 4 pędzelki do oczu, a w zasadzie 3, ponieważ jeden z nich jest do ust, i 3 pędzle do praktycznie wszystkiego, tak? Macie tutaj pędzel do pudru, pędzel do konturowania i pędzel do właśnie nakładania podkładu. I muszę wam powiedzieć, że te pędzle mnie właśnie zaskoczyły swoją jakością i tym, że naprawdę można fajnie wyczarować makijaż takim małym zestawem, ponieważ zwykle mamy takie pełnowymiarowe te pędzle i one nam jakby, jesteśmy bardziej do nich przyzwyczajeni. I powiem wam, co tutaj, z czego one w ogóle się składają te pędzle, ponieważ kwestia tutaj włosia też jest ważna. I zacznę może od pędzli do oczu. Tutaj mamy 4 pędzelki. Tak jak mówię, no tutaj jeden pędzel jest do ust, ten najmniejszy, a zaraz wam pokażę, o, tak wygląda. Bardzo fajnie, precyzyjnie może wam nałożyć szminkę czy błyszczyk, jeżeli wolicie, macie na przykład takie w takim małym słoiczku pędzelki. I tutaj mamy tutaj włosie pony, to jest no, potocznie kucyk, i to jest właśnie włosie lekkowalne. Tutaj się oczywiście mam pomocy naukowe, więc to nie jest tak, że wszystkie tutaj te informacje pamiętam. Z tego względu, że w momencie, kiedy użytkujecie pędzel, nie zastanawiacie się, jakie ona ma włosy, to jest tylko wasza decyzja w momencie zakupu, więc tutaj też często zapominam sobie no, jakby powtarzać tych informacji. Ale na potrzeby filmiku tutaj mam pomoc naukową prosto ze strony Lady Makeup, więc będę się tutaj nie masakurować. Mamy pędzel do ust, pędzel, którym idealnie możemy nałożyć eyeliner. To jest taki właśnie skośny, mały pędzelek. Bardzo fajnie nakłada kreskę, nawet jeżeli zmoczycie cień. To jest bardzo fajny zestaw. O, mój piesek przyszedł. Jest teraz chora, więc się zaraz będzie obnosić po domu. No chodź tutaj. Kolejnym pędzlem to jest pędzel do powiek, taki pędzelek, o, jest dosyć duży jak na pędzel do powiek, ponieważ ja z Elfa i z Hakura mam troszeczkę mniejsze te pędzelki, więc tutaj włosie naprawdę mnie zaskoczyło na początku, jak zobaczyłam ten pędzel, i muszę wam powiedzieć, że o tyle fajny jest ten pędzel, ponieważ można nim nałożyć naprawdę czasem nawet 3 cienie naraz, zwłaszcza, że zrobicie sobie na całym oku, pokrycie tą całą powiekę jasnym cieniem, i później możecie sobie wykończyć ładnie, właśnie nawet kącik oka ciemniejszym cieniem w celu utrzymania takiego smokey eye, który naprawdę fajnie może sobie zrobić tym zestawem. Ja byłam naprawdę zaskoczona pod tym względem. I ostatnim pędzelkiem jest pędzelek taki malutki, który idealnie nadaje się właśnie do wyrysowania kreski pod okiem, i też fajnie może troszeczkę wam rozetrzeć na górze. Jeżeli oczywiście nie macie innych pędzli, które wam pomogą rozetrzeć tutaj tą kreskę, ale idealnie wam rozciera tą kreskę pod oczami, więc fajnie się sprawdza. Nadaje się też do kącika oka, żeby sobie jakiś rozświetlający cień nałożyć, więc no jak dla mnie fajne. Ja wam nie mówiłam, gdzie je trzymam. Trzymam je w takim pudełeczku. Tutaj mam właśnie ten koszyczek, w którym teoretycznie te pędzle są. Ja może je sobie już powrzucam, ponieważ później pewnie zapomnę. O! A tak sobie ją chowam.
I po prostu mam od razu tutaj tusz do rzęs, korektor, rozświetlacz z Essence, bardzo fajny, a kredki do oczu, jakieś właśnie pacynki z tego, z tych paletek Slika, a i właśnie mój kabuki brush, ten taki malutki, o którym wam kiedyś mówiłam, więc fajnie, można sobie stworzyć jakiś taki fajny przybornik. Dobrze, dalej przechodzimy, bo ta recenzja będzie bardzo długa. Więc pędzle do oczu naprawdę mi się świetnie spisują, ja jestem zadowolona z nich. Wydaje mi się, że fajnie w ogóle mieć taki zestaw. Kolejnym pędzlem jest pędzel do konturowania, który lubię najmniej, szczerze muszę wam powiedzieć, ponieważ tutaj na przykład ciasteczko 25 zachwycała się, że idealnie, fajnie rozciera ten krem BB od Garniera czy tutaj Maybellina. Natomiast ja próbowałam na początku, skoro się tak fajnie sprawdził, to może ja bym też spróbowała, ale u mnie nie zdał egzaminu. Nie podoba mi się, jak wygląda wykończenie właśnie po nałożeniu tego pędzla, więc tutaj no nie mogę się tutaj podpisać pod tą też pod tym użytkowaniem tego pędzla w taki sposób. Ale za to fajnie nadaje się do konturowania. Naprawdę idealnie wam wykonturuje tutaj buzię. Zwłaszcza jeżeli macie naprawdę jakiś placek na twarzy, chcecie go szybko po prostu rozetrzeć, żeby wam to nie zostało, nie wchłonęło się i fajnie po prostu rozciera. Idealnie się nadaje do tego, więc pędzel jest fajny, ale pod względem właśnie konturowania i tylko do konturowania według mnie się nadaje. Kolejny pędzel, który jest boski po prostu, nieziemsko boski, dlatego też mam chrapkę na pełnowymiarowy tutaj, a pełnowymiarową wersję właśnie pędzla Hakuro z Kungsa, ponieważ no włosie jest tak milutkie, że nawet mój pędzel z Elfa może się schować, po prostu jest rewelacyjny. A jak nakłada róż, to jest po prostu, no nie wierzę, jest po prostu rewelacyjny, po prostu świetnie nakłada róż, bardzo naturalnie, a tak jakby właśnie taki, no tak jak nakłada podkład, to jest w formie takiego natryskowego nakładania właśnie, jakbyście miał natryskowo nałożony podkład, więc idealnie wam też rozprowadzi róż, świetnie, widzicie zresztą, że jest brudny, ja używałam go dzisiaj rano, bardzo fajnie się sprawdził tutaj ten pędzel. Jedyne, co mi przeszkadza, to czasami pozostawia taką czarną plamę w środku, która jest po prostu wynikiem tego, że to włosie czarne farbuje, ponieważ tu jest dwukolorowe włosie, włosie naturalne i włosie syntetyczne, więc no tutaj może po prostu to włosie farbować na tą białą część i to mi się nie podoba, bo czasami mamy wrażenie, że to z powrotem nakładamy na naszą twarz. No oczywiście tak nie jest, można go dobrze doprać, ale no są tutaj głosy, że te pędzelki Maestro farbują, dlatego też nie kupiłabym normalnego tego pędzla, ta wersja oryginalna, tylko właśnie albo z tego zestawu, albo ze złotej kolekcji, ponieważ wiem, że ze złotej kolekcji nie farbuje to włosie, tak się akurat trafiło, nie wiem dlaczego, ale no tak jest po prostu. I kolejnym pędzlem, ostatnim, to jest pędzel do pudru. Jest dosyć duży jak na pędzel do pudru, aczkolwiek dla mnie jest troszeczkę za mały i szkoda, że jest tutaj tak ścięty. Ja bym wolała, żeby było krąg, żeby był bardziej puchaty, ale można sobie dokupić taki większy za 55 zł, taki właśnie duży, puchaty pędzel. I to jest włosie naturalne i ono już nie jest tak miękkie jak włosie na przykład z Real Techniques. To jest po prostu nieba ziemia. Jest to bardziej sztywny pędzel, o wiele odbiegającym miękkością od właśnie pędzli Real Techniques. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że z całego tego zestawu jestem bardzo zadowolona, pędzle się sprawdzają super, wracam do nich bardzo często, najmniej chyba używam pędzla do pudru, ponieważ no, to nie jest moja bajka jednak. I z tego, co tutaj się orientuję, większość pędzli Maestro jest właśnie naturalnego, więc no tutaj na pewno dla osób, które są alergikami, ja akurat jestem alergikiem osobiście, mam bardzo wrażliwą skórę twarzy. Po prostu każde możliwe ukłucie pędzla widać na mojej twarzy i to jest dla mnie nieestetyczne, a poza tym mnie to bardzo piecze, więc na pewno nie będę inwestować tutaj w pędzle Maestro, jeżeli chodzi o włosy naturalne. Chyba że, no nie wiem, będę miała akurat taki kaprys i może gdzieś tam mi wpadną, ale nie sądzę, ponieważ nie warto tutaj. Mi się wydaje, jeżeli już jesteście alergikami, no to po prostu kupujcie z włosia syntetycznego. Ale ten zestaw jest fajny, wydaje mi się, że warto go sobie sprawić tak po prostu dla przyjemności, czy właśnie jeżeli podróżujecie dużo, ponieważ tutaj się sprawdzi najfajniej. Albo właśnie jako dodatek do, tak jak u mnie, on sobie po prostu fajnie tutaj siedzi i w tym momencie mam taki jakby
super zestaw, który od razu używam i po prostu wychodzę. Mam nadzieję, że recenzja Wam się do czegoś przyda. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Wpis pojawił się na moim blogu, więc będziecie mogli zobaczyć bliżej te pędzle. Dam Wam oczywiście zdjęcie do porównania z takimi pełnowymiarowymi pędzelkami. No i mam nadzieję, że fajnie się ze mną bawiliście tutaj przy tej recenzji. No i zapraszam na projekt Denko, który się niedługo pojawi. Pa, pa!